Dobra. Jaka miękka opona cię do słońca nagrzała? No. Nowy pit gang. Jest inny. Jest srebrny. No ja myślałem na początku, że tak mi coś nie pasowało. Coś jest inaczej, nie? No lepsze jakieś. Czekaj, a osłona jest dorobiona? Dorobiona, nie? Zrobił sobie. No, zrobił sobie osłonę. Fajnie. Szkoda amortyzatora. Nie wiem, a i patrz, czekaj. My mamy niebieskie, a tu jest czerwone. Na kładki. Też ma, ona czarna. Ona ma tyningowy motor jakiś. A to super wyjście. Ale szprychy masz czarne. Szprychy masz czarne. Już jest inny kolor. Czyli jak się teraz wywalimy, to się motora nie powali. Patrz, wężyk też jest innego koloru. Kurde, tu jest troszeczkę pozmieniane kolorystycznie. Czy trzeba schować? Tak może być nawet? Ty masz zakryte, no nie? Ja mam przykryte takie te, no. Ale to jak się jeździ po takim większym błocie? To ile było tam? Centymetr błotów? Jak 4, no to 4, no. Ty, a masz coś, żeby koło ponieść tylne jakieś te? Tutaj są zmiany w tym nowszym roczniku. Mianowicie jest inna ośka i inna łapa tutaj. Coś jak w stylu RCU. O, RCU miało takie coś. No. Ośka też w stylu RCU. To jest przystosowane pod te, jak to się nazywa? Pegi, czy jakoś tak. No. Pod super motokoła. Czyli macie wywiercone od razu otworek. No, kolorystyczne zmiany. Wężyk jest innego koloru. To jest jakaś metalowa nakładka. Dodatkowo. Co tu więcej? No? Wahacz jest innego koloru. I tyle chyba, nie? Czekaj, chyba tyle. Takie kosmetyczne zmiany. Tutaj kolega sobie już podokładał. Licznik było to godzin. Na razie. I dorobił sobie chlapacz, jak Pit Bike Rider wymyślił. Widocznie się sprawdza, bo ja też nie narzekam. Szkoda amortyzatora. Dokładnie. Trzeba będzie chyba pogadać z tym od Pit Bike tego, żeby wsadzili tam coś. Żeby wsadzili albo dokładali oryginalnie jakąś osłonę do tyłu. Na starcie. Długo ci nie zajęło zrobienie tego, ale... No i aż fajnie się patrzy na motorek, bo jest świeży, ładny, no. Czyściutki. To tyle, no. Zaraz będzie pierwsza jazda z nami, bo jeździłeś już, nie? No, z nami będzie tutaj pierwsza jazda i docieranie w terenie. Standard. Pit Bike Rider próbuje na 125. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Jeszcze raz. Znaczy, nie to błoto tam hamuje. Nie, no tam na początku tak. Jeszcze raz. Jeszcze raz? O, teraz dobrze. Brakuje, wiesz co? Brakuje prędkości. Co? Prędkości brakuje. To się tylko tak wydaje, może to jest małe, ale ma duży potencjał. Trzeba będzie Piotra kiedy tu przyjść to podrównać. Łopaty i zasypać to, żeby się ludzie nie darli. Bo patrz kurde, ostatnim razem jak my tu byli nie było tak wydarte, ten korzeń nie był wydarty na zewnątrz. Ktoś tu ostro w tamtym tygodniu próbował.
mi go tam jak skoczyłem. Jeszcze raz, bo prędkość była dobra. Stukłem sobie w kolano, kurde. Ale błotnik pęknie? Błotnik nie pęknie. O, zrobimy tak. Tak? Tak? Działa. Działa? Dobry. Działa. Alem se zajewał w kolano, będę miał dziurę chyba. Dziurę? Tak? Dziurę będę. No, ale czekaj, nie wiem w co se walłem. Dobra, trudno, jeszcze raz. Ale prędkość jest dobra, tylko kurwa wynosi cały czas mnie. Ale teraz było dobrze! Naprawione? Ja naprawione. Prędkość była dobra, tylko podjazd był krzywy. Dobra, jedziemy gdzieś dalej, bo to jest by taka męczarnia. Tutaj jak odjeżdżam. Co? Urwał na tym samym podjeździe co ja. Co to się stanęło? Łamka, nie łamka ten. Ale... Aleksandra. Skąd ja teraz taką klamkę wezmę? Allegro. 20 zł. 19, sorry. Na Allegro kupowałeś? Na co? A, tam ja sobie założę sobie od skutera. A patrz, teraz mogę wykorzystać mój upgrade. O kurwa, ty, tego nie widziałem. Robię sobie tak. Cyk. Cyk. I nie śmiecimy lasu. Ja chcę hamulec przedni, a tu dupa. Nie ma palca. Kurde, zjechałbym sobie tutaj kiedy. Tamtym kanionkiem obok zjeżdżałem, fajnie jest. Tu sobie zjedziesz, potem tutaj do góry. Tylko jest pełno właśnie narzucali śmieci, nie wiem czemu. Nie, skąd właśnie się wziął? Bo tu oni zniwa teraz. No wiem. Pięknie. Elegancko. On ma dobrą przyczepność motorek. Musisz więcej ufać motorkowi. Jedzę tędy, na jedynce, prawie bez gazu. Potem se zakręcisz, papie elegancko. Tylko tu jest pełno patyku, musisz podjechać tu. Chyba, że przejeżdżasz przez patyki. No. Siadaj bardziej z przodu.
Jedyneczką! Czekaj, uwaga! Uwaga, uwaga! Nie, nie, puść, 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 puść! Patrz, pokażę ci. Fajnie się jedzie. Przejedziemy teraz tu, to będzie łatwiej. Tylko masz dużo powietrza w kole. Dlatego. I troszeczkę jest gorzej, ale to lepiej nie spuszczać, bo trzymaka nie masz, nie? Co? Tak wibruje. A to pewnie rurka w środku. Tym się nie przejmuj. Tu powolutku na dół i tam jak mam motor. I prosto to! Ciśnienie ma napompowane koło. Niby ta sama opona. Nie, 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 nie. I teraz. I teraz gaz. Zalepiła ci się opona, pokaż. Oponę masz zalepioną, dlatego jest gorzej. Ogólnie jak będziesz miał trzymaka i spuścisz trochę więcej powietrza, to wiele lepiej się będzie ta opona trzymać. Coś tam wibruje, ale nie. To tłumnik czy co? Może jest gdzieś, delikatnie się coś poluzowało. Ale to ci mówię, po takiej jeździe to najlepiej posprawdzać wszystkie śrubki jeszcze raz. Tak z dwa razy, dwie, trzy jazdy takie sprawdzisz, już będziesz miał spokój z tym, nie? Teraz mądrości pana MRF. Część pierwsza. Część pierwsza? Nie no, chyba już tam coś gadałem. Opona w tym gangusie i w tym gangusie jest dokładnie taka sama, lecz czym się różni? Tym, że ta obręcz ma trzymak, ta nie ma. W tej jest pół bara, a ty dowaliłeś ile? Nie wiesz. Nie, pewnie około 1,5-2 bary jest w tym kole. No i co możesz powiedzieć o tym, o jeździe? No ślizga się koło, nie? No. Nie ma przyczepności i nie odrzuca tak błota, no zalepia się opona. A u mnie opona pracuje. No i błoto się po prostu odrzuca łatwiej. No i także tak samo się lepi opona odkształca i jest o wiele lepsza przyczepność. No. Tak jak kiedyś ktoś mi pisał pod jednym odcinkiem, że o, im więcej powietrza, tym lepiej opona ryje. Na suchym. Piotrek, o zaraz rzucę motorem. Ale na mokrym to bardziej lepsza jest opona z mniejszym ciśnieniem. Tak samo to działa na tej samej zasadzie jak na piasku. Na piasku jak się jedzie, tak samo trzeba powietrze w samochodzie terenowym spuścić, żeby lepiej jechało auto. Tak samo w gangusie, żeby lepiej to jechało na mokradłach. No trzeba, wiesz, mieć ni miękciejsza opona, ni mniej powietrza, tym lepsza przyczepność. Tyle. Zbyt dużo entuzjazm tu nie widzę, no ale dobra. Ja się cieszę.
rozpęd z Giewontu. Elegancko. Momencik, bo Piotrek będzie próbował tu. Patrzcie teraz, jacy jesteśmy spostrzegawczy. Ile jeździmy? 2 godziny? No tak, i zauważyliśmy, że są inny wahacz, kolor. Tak. Że są szprychy czarne. Tak. Że są wentelki, kurwa, czerwone, a nie niebieskie. No. Że wężyk od paliwa jest inny kolor. A czego my nie zauważyli? Jeździmy 2 godziny. Gościu tu narzeka, że musi na dużym ciśnieniu jeździć, będzie musiał 3 maki kupić do opon. A teraz tak stoję, tak patrzę. Co to kurwa za gwint tu wystaje? Wychodzi na to, że tu są 3 maki. Oryginalnie. Czyli tak, oryginalnie są 3 maki. Co tu jeszcze było? No jeszcze. Z tyłu też jest trzymak, z przodu i z tyłu. Z tyłu i z przodu jest trzymak oryginalnie. Co tutaj jeszcze by trzeba było pozmieniać? Czekaj, bo musimy coś we filmie mówić, nie? No, powiedzmy o tym, że trzeba zrobić tylny chlapacz, to w następnych wersjach się... Tak, powiedzieć. Żeby przydałoby się, no żywcem, patrzcie ile tego błota jest. Jakby nie było tego... No niestety mogłoby to wyglądać... O, pokażemy jak to może wyglądać. To może wyglądać tak. No i żywcem w tym gangusie jakby był chlapacz, bo dużo osób mówi, że nie kupi pit ganga, bo nie ma chlapacza z tyłu, a to jest naprawdę nieduży koszt. Chlapacz albo z motorem dokładać... Nie, albo z motorem dokładać osłonę na amortyzator. To też dużo da, nie? I teoretycznie powiem tak szczerze, że kurde... Już jesteś dość dużo na plusie, nie? Upuszczasz ciśnienie, wyciągasz motor z pudełka i możesz jechać sobie w teren taki większy. No. My się męczyli, chłopie, tyle. No, my się męczyli. Ja zerwałem przecież wentyl. Nie, ja przeciąłem dętkę. Teraz można spuścić do pół bara i będzie jeżdżenie. No kurwa, a po co był ten gwin wystawał? No trzymak jest na pewno. Czyli też ośka jest zmieniona, no. Ta ośka też nie jest zła, ta opcja. Co tu jeszcze by się przydało? Z modyfikacji. Teoretycznie to ja nie wiem, co ja bym tu jeszcze pozmieniał. Światła dodajcie. Światła nie, to nikt nie, w enduro się nie używa. Z filtrem by pasowało coś pokombinować jeszcze. Ale to... No powiem ci szczerze, że tak przy tym motorze za bardzo nie ma co zmieniać. Nie, Piotrek? No. W sumie nic, no. Błotnik z tyłu jest odpowiedniej długości, nie trzeba tego chlapacza sobie dokładać. Nie chlapie tak strasznie po plecach. To nie jest taki mus jak w MRF-ie, że no chlapie po plecach. Właściciel uśmiechnięty, szczerzy zęby. Jeszcze dawaj hopie, kurde. No nie wiem. To coś podejrzane jest. Teraz to ja jestem naprawdę zaskoczony i to mile. Kupujcie pit gangi, kupujcie... Szałszuk szpan? Ej, to muszę to napisać. No. Ja jestem naprawdę mile zaskoczony. Ja też, naprawdę, pozytywnie. Ale widać, że jest dobra firma i nie tnie koszta. Wiesz, w sensie tnie koszta, żeby jak było jak najtaniej, jak najwięcej zarobić, ale... Myślą o jeździe, no i dokładają tutaj, kurde, takie udogodnienia, żeby rider, który kupi na początku motorek, no mógł już tym pojeździć i w miarę bezawaryjnie, nie? Tutaj jeszcze troszeczkę, jak było składane, to nie jest zazębione, nie? To no. Tym się nie segurujcie, jak ktoś powie, że zaraz plastiki nie jest pasowane. To jest taki ząbek i on nie jest założony za plastik. To trzeba będzie odkręcić, założyć i docisnąć i będzie ok.
Ale to sobie już właściciel w domu zrobi. Ewentualnie jak będziemy kończyć jazdę, ci mogę rzucić tą moją osłonkę, to ci dam, jak będziesz chciał. Na filtr? Na filtr, bo ja sobie będę pewnie robił jakąś inną jeszcze. Bo ja teraz myślę stuningować tą moją i dołożyć jeszcze jedną taką osłonkę, bo... Żeby mi zakrywało tak więcej trochę tego filtra. Żeby nie przesadnie, ale żeby jeszcze tutaj tak z przodu deczko było. No nie wiem, zobaczymy. No to się tylko tak zakłada na filtr, cyk, cyk, fuch i jest. To ewentualnie będziesz chciał, to sobie założysz, nie będziesz chciał, to wyrzucisz. Uciąłem kawałek z rynny z domu, więc tutaj już motorki stygnął. Docieranie jest takie na spokojnie. No był mały jeden umfalt, mały fajl, musimy o tym powiedzieć, żeby nie było potem. No odkręciły się te śrubki od wydechu, ale to w każdym jednym pitbajku na początku trzeba sprawdzić. No my nie sprawdzili. I śrubki się dwie odkręciły od wydechu i co tam się jeszcze popuściło się coś? Nie. No tylko chyba tylko te dwie śruby. No. Nie ubarwiamy nic, tylko mówimy jak jest, nie? Nowy motor z pudełka złożony przez... Takie śruby podokręcane, bo było... Tak, no jeszcześmy tutaj dokręcali śrubki tam u kolegi. Ale widać, że nie wszystkie my sprawdzili, no. Tak by. Ale pojeździ... Jeszcze raz to przepatrzę raz albo dwa razy i mi się wydaje, że już będzie spokój, już nie będzie problemu ze śrubami. No, tyle. Straty jakie mamy w czasie wypadu, to tylko u mnie chyba. Klamka, niełamka, która nie była przewidziana, żeby się zginęła w te strony, nie? Ona się zgina tylko w te, a ja przeciągłem motor w bok i raczej to przeze mnie się ułamała, nie? I tyle, a tak to jeździmy z 2 godziny, fajnie, elegancko. No. Pogoda dopisuje. Pogoda dopisuje, no, tak, dokładnie. Jest fajnie. Zaraz będę się pytać, co to jest za motor. Ja się nawet nie dopytałem. To jest 200? 125. SXS. SXS. O, no i widzicie już. Rocznik? Stary, ale jary. 2.6. 2.6. I już mam nadzieję, że wszystko wiecie. No. A co, sprzedajesz go? Nie na sprzedaż. A, no widzisz. A no właśnie, bo zaraz byłoby pytali się, no, ile. Nieważne, czy ten, czy sprzedajesz, czy nie, byłoby... Ile za ten motor? Aha, jak coś już jest kupiec, więc. Więc nie musicie się pytać. O. Możemy zrobić licytację. Cena wywoławcza 10. No, kto daje więcej? Wtedy byś sprzedał. O, czekaj, musi się zastanowić. Jak było 15. No. Od 10 można zacząć. SXS, tak? Tak. Jaka jest różnica między zwykłym SX-em? Co jest tutaj lepsze? Możecie pisać na dole w komentarzu, zobaczymy. Ja tam się za bardzo już dawno przestałem interesować tymi crossami, to już nawet tam nie kojarzę, pamięć mnie zawodzi we wszystkim. Dobra, koniec. Tyle, my zaraz jedziemy i widzimy się dalej. Winą przegródkę. 100%! Pierdolisz! Ale mnie uratował, mamy znowu 100% baterii. Ale patrz! Przydaje się! No, no przydaje się, zajebiście. No, próbujesz skakać? Próbuję. Do skakania. Nie,
męczące. Bardziej męczące chyba to chodzenie, nie? Jedzie! Tutaj powiedzmy jest tak z 30 cm takiego podbicia. No. Gdzieś tak 1/3 koła, więc jak się nie poderwie lekko na koło, to można się na tym zatrzymać. Jeszcze raz, dawaj! Kurde no, KTM-em jechał, a ja akurat kamerkę wyłączyłem. Nie zdążyła zatrybić. Jest fajnie, bo jest twardo i jak się ma dobrą przyczepność, to jest elegancko. Wyjechał, elegancko. Teraz gangus z włączoną lampą. Przepieron! Przepieron! No, wyjeżdżaj, dawaj! Nie no, na dotarciu. Dobra. Z Giewontu, rozpędza się z Giewontu. Łatwiej jest! Halo! Siadaj na niego! Siadaj na motor! Uwaga, daję Pit Bike Rider pokaz umiejętności. Coś ty to zrobił! Co to by... Ej, a to jest to najlepsze? Powiedziałem we filmie, że Pit Bike Rider A twój chodzi. Pit Bike Rider pokaz umiejętności teraz przedstawia. No wiem, jak to idzie na koło, ja pierdolę. No w porównaniu do tamtego to jest różnica. Ej, kupiłeś motor, musisz się wypowiedzieć. Jakie twoje pierwsze wrażenia? Bo zaraz będą widzowie, że ustawka albo coś, wychwalamy, że my się sprzedali z Piotrkiem, nie? Kupiłeś sobie motor, co możesz o nim powiedzieć? Po pierwszej jeździe. Bardzo fajnie. Czekaj, jeszcze momencik. Tak, no. Braciak tam w tle, kurde, złoma odpalił. Musisz mówić troszeczkę głośniej. Tylko szczerze. Szczerze. Bez obijania w bawełnie. Co ci się podoba, co ci się nie podoba? W sumie to mi się wszystko podoba, no nie? No. Spodziewałem się, że będzie gorszy, no nie? No, że... No, pit bike, no. A wcześniej jeździłeś na czym? PSR 125. Do sumie, nie? Daję radę, no nie? Mi się podoba. No i tyle. Ej, no nie muszę, będziemy kołpaki zakładać. Kołpaki są. Ale mogłoby to pasować. Bo to akurat na 14 jest. No. W następnym odcinku montujemy kołpaki. Mi się podoba, że na starcie właśnie dostajemy już trzymaki do opon. Dość, że mamy duże koła. Dość, że mamy w miarę dobre opony. No, dla mnie to ja bym opony nie zmieniał. Jest fajna, mięciutka, oczywiście na asfalcie, jak ktoś chce jeździć na asfalcie, no to się zetrze, no nie ukrywajmy. No ale na tereny enduro i to wszystko jest jak najbardziej. No i tyle no. Więcej to już, co mówiłem o motorze, podtrzymuję. I śrubki są wymienione na wahaczu. Więc w tym modelu już nie powinno być problemu ze śrubkami. Pit Bike Rider to zauważył, bo w tych pierwszych modelach no to u mnie u Pit Bike Ridera no śrubki były przytarte, no to no nie ukrywajmy. A tutaj to już jest inny wahacz i inne śrubki. Znaczy ten sam wahacz inaczej wymalowany i inne śrubki. O,
Akurat jak kończę odcinek, to już zgasił tego złoma. Dobra, tyle. Będzie tu właściciel jeździł, może się kiedyś spotkamy za tydzień albo kiedy, na następnej jeździe. Pojeździ, to się wypowie jeszcze raz. Dokładnie. O. Jak zrobi 5 motogodzin. Ale no właśnie, licznik ma motogodzin. Ile jest? 1,6? 1,6 motogodziny. Od nowości. Nie będzie widać. Ale będziecie mówić, że znowu coś ten... kłamiemy. Dobra, tyle. Tyle. Kończymy odcinek. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej.